Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. U nas znajdziesz szeroki wybór kostki brukowej renomowanych producentów. Materiały budowlane Wesołek, numer 1 w Wielkopolsce. Ilu kierowców wybrało już hybrydy Toyoty? A, tylko 14 milionów. Zapraszam. Chcesz wiedzieć czemu? Siadaj, przejedziemy się. Rekreacyjnie, edukacyjnie. Zamykamy drzwi, gaz do dechy. O, jest. No ja jestem już czwartą generacją hybryd Toyoty. Po mieście latam na silniku elektrycznym, no a jak trzeba, to przyłączam na benzynowy. I widzisz, jaka to oszczędność, jaka to dynamika. Kto inny by się chwalił? Ja tylko mówię. F1 to jedyny drive shop w Kaliszu. Dzień dobry, chciałam zamówić zakupy do domu. Oczywiście, co mamy przywieźć? Chipsy, czekoladę, sok jabłkowy, kole. Super, o której i kiedy pasuje pani dostawa? W piątek o 20. Będę płaciła kartą u kierowcy. Okej, bardzo proszę, dziękujemy za zamówienie i do zobaczenia. Już teraz zrób zakupy bez wychodzenia z domu. Zadzwoń pod numer 515 230 303. Zamów produkty, a kierowca bezpiecznie dostarczy je pod drzwi twojego mieszkania. Zamówienia są realizowane codziennie w godzinach od 10 do 24. Koszt dostawy to zaledwie 10 zł na terenie Kalisza. F1 to również szybkie zakupy przez całą dobę bez wychodzenia z samochodu. Serdecznie zapraszamy. Kalisz, ulica Polna 110. Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u ciebie w domu. Max Plus, agencja reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Środa, 17 czerwca, pora na wiadomości z Kalisza. Zapraszam na magazyn miejski. Agnieszka Giesz, dzień dobry. A dziś w programie między innymi remonty w parku miejskim na ukończeniu. Jest pan zadowolony z efektów? Tak to powinno wyglądać? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Zmierzyli się z królową nauk. Nie było jakichś zadań z kosmosu. Był tak pijany, że na alkomacie zabrakło skali. Okazało się, że 44-letni kierowca Peugeota ma w organizmie ponad 4 promile alkoholu. A oto szczegóły. To bez wątpienia duma Kalisza, ale za jego codzienny wygląd odpowiada nie tylko miasto, ale i my wszyscy. Mowa o najstarszym w Polsce parku miejskim. W największym miejskim zieleńcu dobiegają końca prace związane z odnową parkowych alejek i wymianą oświetlenia. Walory parku doceniają nie tylko Kaliszanie, ale i przyjezdni. By jednak podziwiać go w pełnym blasku na co dzień, nie potrzeba tylko miejskich inwestycji, ale i odpowiedzialności za porządek nas wszystkich. To już ostatnie metry wykładania na nowo nawierzchni głównych alejek. Pan Jerzy przystanął na chwilę, by ocenić pracę swoją i swojej załogi. Jest pan zadowolony z efektów? Tak to powinno wyglądać? Tak, oczywiście, jak najbardziej. A ludzie też komentują jakieś dobre słowo? Bardzo dobre. Zadowoleni? Zadowoleni. Wszyscy, co chodzą w parku, są bardzo zadowoleni. Każda warstwa nowej alejki za każdym razem była wyrównywana, polewana wodą i ubijana, aż do idealnej równości i wytrzymałości. Walec przejedzie i gotowy. Oczywiście, to jest obowiązkowe. No. Na tyle ubijań, co tu przeszło, żeby to usiadło, to jest niemożliwe. To już na lata robota. Taka jest nadzieja. Tuż przed ekipą pana Jerzego, odpowiedzialną za nawierzchnie płaskie, pracuje drugi zespół, który wymienia parkowe oświetlenie. A ile już zrobiliście? Tutaj mam 30 chyba dwie. A ile będzie postawionych? 74. To już na pół metku jest. Tak, tak. Wzdłuż zewnętrznej alei parku przyprośnie powstaje szpaler nowych, LED-owych i energooszczędnych lamp. Będzie lepiej niż było? Tak.
Myślę, że tak, boledowe daje dobre światło, więc... Ludzie będą zadowoleni? Powinni! Nie tylko oświetlenie, ale i ogólne walory parku podziwiają nawet ci, którzy przyjechali do nas z odległych o kilka tysięcy kilometrów miejsc. No ja to ulubione moje miasteczko, to Kalisz. Kalisz ulubione, tak? A skąd pani pochodzi? Z Syberii. Daleko? Polka z Syberii, w ramach repatriacji tutaj. I lubię Kalisz, bardzo. Park ładny, tak bajka, robi... Bajka. A szczególnie w okresie epidemii rozległy park daje nie tylko ochłodę, ale poczucie względnego bezpieczeństwa, bo w zielonej przestrzeni łatwiej utrzymać dystans społeczny. Do raju na ziemi jednak trochę brakuje. Ławek na przykład tutaj. To... Ławek. Ławek tutaj wokół tego stawu. I wydaje mi się, że ktoś powinien, zresztą zgłaszałam, żeby ktoś umył ławki, bo są tak brudne. Po prostu ptaki zabrudziły, ale w ogóle jest fajnie, pięknie. By było jeszcze fajniej, to również my, wszyscy mieszkańcy, musimy o park dbać. Bo co nam z zupełnie nowych schodków, jeśli ktoś zostawia na nich takie rzeczy? Dużo powinno społeczeństwo zrobić. Ci, co chodzą, ci, co jeżdżą rowerami. Nie po tych skarpach, tylko tam, gdzie powinni. Ale no, co zrobić? I śmieci zabierać ze sobą albo do kosza? No, oczywiście, że tak, tak. Władze miasta przyjęły taktykę, że nie będą czekać na wielomilionową dotację, na renowację parku, ale we własnym zakresie małymi krokami zrobią porządku i inwestycji na tyle, na ile pozwala miejski budżet. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić od razu, natomiast no, dla nas jest to oczywiste było od samego początku, że o tę zieleń trzeba tam dbać w sposób zupełnie inny. Ja uważam, że park jest zapuszczony i to jest zapuszczony nie przez nas, przez tutaj ostatni miesiąc, tylko przez ostatnie kilka lat, jak nie kilkanaście. Pierwszy etap widocznych remontów ma się zakończyć w najbliższy poniedziałek. A teraz sprawdźmy codzienne statystyki dotyczące koronawirusa. W skali kraju mamy ostatniej doby znaczny wzrost nowych zakażeń. To 506 przypadków, w większości na Śląsku i Łódzkiem. W Kaliszu wykryto 2 nowe przypadki, a 12 w całej Wielkopolsce. Nikt u nas ostatniej doby na COVID-19 nie umarł. Nowe przypadki zakażeń w naszym województwie to oprócz Kalisza Poznań, Kępno i Ostrzeszów. Od kilku dni utrzymuje się korzystna tendencja, bo szybciej rośnie liczba osób wyleczonych z koronawirusa niż wykrytych nowych przypadków. Ostatniej doby potwierdzono 16 przypadków wyzdrowienia z COVID-19. W tej chwili, jeśli od liczby ogólnej zakażeń aktualizowanej przez nas od początku epidemii odjąć ofiary śmiertelne i tzw. ozdrowieńców, to na COVID-19 choruje lub ma w sobie aktywnego wirusa 637 mieszkańców Wielkopolski. Nie chcieli dobrowolnie zostać w domu, chociaż stwierdzono u nich koronawirusa, więc zostali zamknięci w areszcie. Dwaj obywatele Ukrainy pracujący w naszym regionie złamali kwarantannę aż 33 razy. Niepokornymi panami zajęła się prokuratura. Teraz grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Tyle grozi za sprowadzenie zagrożenia epidemiologicznego, a takie istnieje w związku z pandemią koronawirusa, którego zdiagnozowano u dwóch młodych obywateli Ukrainy obecnie mieszkających w powiecie kępińskim. Dlatego tamtejsza prokuratura postawiła 25- i 27-latkowi zarzuty. Wszystko dlatego, że mężczyźni złamali kwarantannę i zamiast czas wychodzenia z choroby spędzać w izolacji domowej, prowadzili w ostatnich tygodniach bujne życie towarzyskie. Wprowadzili niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemicznego w związku z szerzeniem się choroby zakaźnej SARS-CoV-2019 w ten sposób, że przebywając w izolacji domowej w miejscu zamieszkania w związku z potwierdzonej u obu tych mężczyzn choroby zakaźnej w postaci właśnie wirusa COVID-19, wielokrotnie nie stosowali się do warunków pozostania w tej izolacji w ten sposób, że wychodzili przed klatkę schodową budynku, spotykali się jak mówiono, z co najmniej 19 osobami, przebywali również na zewnątrz tego budynku na ławce, a także udawali się do pobliskiego sklepu oraz marketu.
Zarzuty, jakie postawiono mężczyznom, to występek z artykułu 165, za co grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Równocześnie prokuratura w Kępnie wystąpiła do sądu o areszt dla mężczyzn. Ten został uwzględniony i najbliższe 3 miesiące mężczyźni spędzą w zamknięciu. W tym czasie kwarantanny raczej nie złamią. Dla magazynu miejskiego Agnieszka Walczak. Osoby zrzeszone wokół Kaliskiego Marszu Równości postanowiły zareagować na słowa prezydenta Andrzeja Dudy o LGBT i jutro zapraszają na protest połączony z rozmowami na temat mniejszości seksualnych. Jak piszą, dehumanizowanie nas stało się oficjalną linią partii rządzącej. Wydarzenie rozpocznie się jutro o 18 na głównym rynku, a szczegóły znajdziecie na naszym portalu faktykaliskie.pl. Był tak pijany, że na alkomacie zabrakło skali. 44-letni kierowca, sprawca kolizji drogowej w Kaliszu, był w stanie dmuchać w alkomat, ale urządzenie nie było w stanie podać dokładnej wartości promili. W poniedziałek na terenie Kalisza doszło do zdarzenia drogowego, podczas którego kierowca osobowego Peugeota uderzył w ciężarowego mana. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, zbadali stan trzeźwości kierujących. Okazało się, że 44-letni kierowca Peugeota ma w organizmie ponad 4 promile alkoholu. Przekraczało to skalę urządzenia, którym był badany. W związku z tym od mężczyzny została pobrana krew do dalszych badań. 44-latek ma zatrzymane prawo jazdy, o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara nawet 2 lat pozbawienia wolności. Kaliska posłanka SLD Karolina Pawliczak włącza się w walkę z tak zwaną dziką reprywatyzacją. Lewica przedstawiła ostatnio w Sejmie swoje pomysły na ukrócenie tego procederu. Wcześniej projekt w tej samej sprawie złożył Klub Prawa i Sprawiedliwości. Obie propozycje pozytywnie oceniają organizacje lokatorskie. Temat reprywatyzacji w ostatnim czasie wygaszony, teraz powraca przed wyborami prezydenckimi. Próbę uregulowania tej kwestii podejmuje Prawo i Sprawiedliwość. W poniedziałek złożyło projekt nowelizacji ustawy, która zakłada m.in. zakaz reprywatyzacji budynków, które są zamieszkiwane przez lokatorów. Swoje propozycje zmian prawnych przygotowała także Lewica. Projekt Lewicy zakłada m.in. koniec zwrotów nieruchomości w naturze czy całkowite wygaśnięcie roszczeń reprywatyzacyjnych za symboliczną rekompensatą dla spadkobierców. Bo my sprzeciwiamy się również handlowaniu wszelkiego rodzaju roszczeń. Uważamy, że te roszczenia powinny być wygaszone. Nie powinno dojść do handlu roszczeń, a również w kwestiach zasiedzenia samorządy powinny mieć większe uprawnienia. Te wieloletnie procesy niczemu nie służą. Lokatorzy też odbijają się od machiny administracyjnej. Reprywatyzacja to nie tylko Warszawa, podkreśla Karolina Pawliczak. Jesteśmy przeciwni absolutnie tej złodziejskiej, bo tak to też zostało określone, prywatyzacji. Takim symbolem jest oczywiście Warszawa, ale i w mniejszych miastach, i powiatowych, i mniejszych miastach odbywają się niestety te procesy. W zasobach Kalisza również jest wiele budynków, które nie są w 100% własnością miasta, a ich skomplikowana sytuacja prawna blokuje inwestycje. Posiadamy w naszym zarządzie ponad 80 budynków prywatnych o nieuregulowanym stanie prawnym, z których część budynków nie posiada nawet założonych ksiąg wieczystych. W niektórych przypadkach właściciele są domniemani, ale nie wpisali się do księgi wieczystej bądź nie poregulowali spraw spadkowych. Oczywiście jest to problem. Tymi budynkami zarządzamy na podstawie kodeksu cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. Czyli my możemy prowadzić tylko bieżące sprawy remontowe, konserwacje, natomiast nie możemy inwestować w te obiekty. Jak wylicza posłanka Lewicy, dotąd w Kaliszu sprywatyzowano około 170 kamienic, a ich przejęcie w świetle tego, co działo się w Warszawie, może również budzić poważne wątpliwości. Wakacje już niebawem. Tymczasem dziś ósmoklasiści pisali egzamin z matematyki. Zdania są podzielone. Dla niektórych to był łatwy egzamin, dla innych bardzo trudny. My rozmawialiśmy z absolwentami szkoły podstawowej nr 24 w Kaliszu. To już drugi dzień egzaminów ósmoklasisty. W tym roku niektórzy uczniowie twierdzili, że zadania były łatwe i nie sprawiły im trudności. Dla innych egzamin był trudny.
No nie było źle, w miarę łatwo. Trudne zadania, coś było najtrudniejszego? W sensie było kilka zadań, gdzie się zastanawiałam, ale no nie było źle. No było łatwo i tutaj wszyscy skończyliśmy przed czasem. No z uśmiechami na twarzach, no to chyba będzie dobrze, co? No chyba tak. Niech angielski będzie taki prosty i cudownie. No angielski to na pewno wam pójdzie, bo teraz wszyscy dobrze znają ten język, nie? A powiedzcie, co dalej, jakie plany, gdzie idziesz, do jakiej szkoły? O Jezu, nie mam pojęcia. Zależy od wyników, jak pójdzie. A tutaj jakie plany? Nie mam pojęcia. No chociaż jakaś chęć, gdzie? Nie, w sumie. Kopernik, Asznyk, czy jaka inna szkoła? No sama nie wiem jeszcze. Czasem łatwe, czasem trudne. Były zadania otwarte i zamknięte też? Tak, tak były. Myślałam, że będą trudniejsze, a były w miarę proste. Więc no, w sensie były niektóre, które sprawiały trudność, ale ogólnie to było łatwo. A które były trudniejsze? Zadania otwarte, zamknięte? Właśnie w sensie dwa typy były, jakieś proste, a chyba już zamknięte, w sensie otwarte były trudniejsze. I potem jakie plany dziewczynki? Powiedzcie coś o szkole. No, chciałam iść na do Kopernika na Biolchemat, no, ale no wiadomo, nie wiadomo jak to będzie, a jak nie to Asnyk. Ale papiery jeszcze nie złożone? Nie, jeszcze. Jeszcze nie. Czekacie, tak? A tutaj? No. Jakie plany? Jadę Asnyka na Mathem. A jak nie, no to Kopernik na Bielchem. Może razem gdzieś tam się spotkacie? No, a tutaj jakie plany? Asnyk na pewno i Matwis albo Kopernik, jak się jak nie uda. Jak oceniasz ten Nie było jakichś zadań z kosmosu, bo spodziewałam się takich na przykład trudnych uzasadnień, ale wydaje mi się, że było okej. I trochę mało czasu, ale... Mieliście ile? 100 minut? 100 tak? minut, ale jednak tak szybko się to robiło i tak szybko ten czas minął, ale ogólnie było okej. Jak tam matematyka dzisiaj? No tak całkiem... Całkiem nieźle. Jakoś poszło. Tak? Ja z matematyki najlepsza nie jestem, ale. Aha, a z czego wyszło. Jesteś najlepsza? Z czego się myślę, czujesz? Że polskie poszło. Czyli humanistka, najlepiej. Tak? Bardziej. Trudne zadania, które były trudniejsze, otwarte czy zamknięte? I przy tych musiałam trochę się zastanowić. Wystarczyło całkiem, czasu? Tak. Egzamin z matematyki rozpoczął się o godzinie 9 rano, trwał 100 minut. Niektórzy opuszczali salę przed czasem. Arkusz egzaminacyjny zawierał zarówno zadania otwarte, jak i zamknięte. Zamknięte to takie, gdzie uczeń wybierał odpowiedź spośród podanych. I tutaj ósmoklasiści mogli natrafić na zadania wielokrotnego wyboru lub prawda-fałsz. W zadaniach otwartych uczniowie samodzielnie formułowali odpowiedzi. Podczas egzaminu z matematyki sprawdzane były umiejętności z podstawy programowej szkoły podstawowej. Dzieci już pierwszy dzień przeżyły. Wczoraj faktycznie były mocno zestresowane, to było widać, bo było dużo niewiadomych. Ten reżim sanitarny to wszystko powodowało chyba, że jeszcze bardziej były takie spięte, ale dzisiaj już chyba oswoiły się z tą sytuacją i widziałam, że rozmawiały już swobodnie, siedząc oczywiście w odległości i tak dalej. Zresztą tu jak się spojrzy, to też krzesła są ustawione w odpowiedni sposób. Dzieci przychodzą, różne swoje rzeczy układają na krzesłach w odległości, pilnujemy tego wszystkiego jak najbardziej. Natomiast no już dzieci, jak mówię, przyzwyczaiły się do tego, do tej całej sytuacji i egzamin dzisiaj przebiegł bardzo spokojnie. Stres już powoli opada, jutro jeszcze tylko angielski i wakacje. Życzymy powodzenia i mocno trzymamy kciuki. Będzie dobrze. Ta akcja jest jak lawina, lawina dobra i pomocy. Gashin Challenge, bo o tym popularnym wyzwaniu mowa, podejmuje coraz więcej osób, bo jak mówią sami uczestnicy, dobro jednoczy i wraca. Charytatywna akcja Gashin Challenge trwa w najlepsze i rozwija się. Serca rosną, rośnie też liczba osób biorących udział w wyzwaniu. Co należy zrobić? Wystarczy tylko wykonać 10 pompek lub 10 przysiadów, wpłacić 5 zł na chore dziecko, nagrać filmik i nominować wybrane osoby. Do akcji włączają się kolejne grupy osób czy instytucji. Tym razem pompowali handlowcy z targowiska przy ulicy Legionów. Raz! Dwa, trzy, cztery. Na pomysł sportowego wyzwania wpadł strażak OSP Marcin Topór z Gaszyna. Pieniądze były zbierane na półtorarocznego Wojtusia z Galewic, cierpiącego na rdzeniowy zanik mięśni. Zbiórka zakończyła się sukcesem. Zebrano ponad 10 milionów złotych. Pompujemy dla Wojtusia. 4, 5, 6. Na pomoc czekają kolejne chore dzieci, m.in. półroczna Sandra Wolniak spod Kalisza. A u nas pompki i przysiady robili niedawno policjanci, urzędnicy, pracownicy szpitala czy księża.
10. A na koniec mamy dla Państwa kawałek nieba, bo wczoraj byliśmy świadkami niezwykłego zjawiska. Ostatniej nocy w części kraju można było zobaczyć na niebie obłoki srebrzyste. Obłoki srebrzyste są znane też jako polarne chmury mezosferyczne. To najwyższe chmury w atmosferze Ziemi. Nie należą do częstych widoków, zazwyczaj możemy je zaobserwować w półmroku, czy zmierzchu lub świcie, kiedy Słońce znajduje się od 6 do 16 stopni poniżej horyzontu. Zalicza się je do najwyższych chmur obserwowanych z Ziemi. Obłoków srebrzystych można wypatrywać najczęściej późną wiosną i latem. Na półkuli północnej najlepszy okres do ich obserwacji zaczyna się w połowie maja i trwa do końca sierpnia. Główny inspektor farmaceutyczny wycofał z obiegu dwa leki. Pierwszy stosowany jest m.in. przy leczeniu nadciśnienia tętniczego. Drugi jest lekiem nasennym i uspokajającym. Tabletki znalazły się w niewłaściwych opakowaniach. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na naszym portalu faktykaliskie.pl. Na dziś to wszystko w magazynie miejskim. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego, dobrego wieczoru. Widzimy się jutro chwilę po 17:15. Do zobaczenia. Środowy wieczór z zachmurzeniem całkowitym, 23 stopnie na termometrach, na barometrach 993 hektopaskale, wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Noc pochmurna, ale bez deszczu, 19 stopni Celsjusza. W czwartek zmiana pogody, nadal ciepło, maksymalnie 25 stopni, ale będzie pochmurno i deszczowo. Słabe opady deszczu mają towarzyszyć nam niemal przez cały dzień. Ciśnienie niskie, 988 hektopaskali, wiatr umiarkowany, wschodni.